Siemanko, z tej strony Bazli. Dzisiaj kontynuujemy sobie rozgrywkę w Endzone World Apart. Zleciłem tutaj dużo pracy do usunięcia radiacji. Ale zobaczmy, jak to jest. Mamy dwóch wolnych. Próbujemy stabilizować tę sytuację, która u nas jest. Tośmy medykało, mieliśmy ostatnią epidemię. No cały czas ten skrab jest tutaj minusem. Ciekawe, zastanawiam się, czy nie kupiłem jakiegoś skrab kolektora, jeszcze jednego zaznaczyć. Ludzi też nie bardzo mam. A chciałbym mieć taką jednak taki wolny rozwój. No bo przecież zaraz pewnie Ridersi będą próbowali nas atakować. Tu nie ma człowieka. Dobra, czyli kogo tu nie ma? Czyżby logistyków? Jedzenie mamy pod dostatkiem, teraz cały czas woda jest problemem. Może dlatego, że przestajemy używać zanieczyszczonej wody i te kolektory do deszczówki się zakrywają, tak jak i teraz jest zakryty. I pola są zakryte. Dobra. Ja myślę, że postawię kolejną studnię. Studnia działa podczas suszy. Więc to jest zawsze jakiś plus. Tu nie możemy. Tu mamy takie dziury. Więc je po prostu wypełnię. Dobra. Teren oczywiście skażony. Dobra, Wellkeeper by się przydał, więc ja wezmę jednego gościa stąd i dam go tu. Miejmy nadzieję, że będzie z tego jakiś pożytek. Dawno nigdzie nie byliśmy i to też jest jakaś opcja, żeby gdzieś pójść. Mamy 106 racji, więc warto byłoby je zużyć. To możemy oznaczyć do zniszczenia. No tutaj wiadomo, 27 skrapu, to się nawet nie opłaca iść. Szukajmy jakiegoś fajnego miejsca. Nie mamy rękawic, więc jakby tutaj to tu nie pójdziemy, ale tam na pewno byłoby fajnie. Dobra. Explorer Badge i Technician Badge. Zobaczmy, może to jest coś, w co pójdziemy. No dobra. Zobaczmy, czy zbierzemy ekipę. Zbierzemy. Dobra. I weźmy jeszcze takich dwóch jakichś średniaków. Od wody nie mogę, ale mogę wziąć... Estera też bym nie chciał. Dobra, wezmę Taylora. I Młotkowego. Nie mogę dać im toolsów, bo nic nie mamy. Weźmy sobie racji żywnościowych na 8 kolejek. Na 10. Weźmy na 8. Dobra. Bez ubrań. Ruszajmy do tej jadłodajni. Zobaczymy, co tam może być. 460 skrapu i trzeba chodzić coraz dalej. Dobra, a tutaj jeszcze jest 800. Więc tu jest dość dużo, tylko chłopaki muszą faktycznie daleko chodzić. Tu też jest sklep do odwiedzenia, więc też kiedyś trzeba będzie to zrobić. No dobrze, przyspieszmy rozgrywkę, zobaczmy, co się dzieje. Dzieci nam rosną ku naszej uciesze. Studnia też już praktycznie... Ach, no nie mamy skrapu, bo cały czas idzie na odbudowę wioski po ostatnim ataku burzy piaskowej. Dobra, ale ten skrap to my zdobędziemy, to nie jest problem. No tak, mamy 2 punkty nauki. Tu zbieramy cały czas. Dobra, może ja przestawię
kości z jedzenia. Z jedzenia. Może tego usunę, a dodam jednego logistyka, żeby chłopaki szybciej chodzili. Materiały metal jest ok. Nasza rafineria tak, przestała robić elektronikę. Nie potrzebuje skrapu. Więc jakby skrap jest tutaj problemem. Dobra. Z racji tego, że tu jest tak dużo tego skrapu, ja postawię tutaj scrapyard. Niestety. Tak to zrobimy. Pociągniemy sobie dróżkę najdalej jak możemy i postawimy sobie scrapyard. Oczywiście woda będzie build next. To jest to, co mają chłopaki zrobić, a potem zrobić scrapyard. Scrapyard potrzebuje wood i scrapu. Damy radę. Nie może być podłączony do prądu, więc prądu nie potrzebuje. Fajnie. I od razu damy mu obszar tutaj. I być może jakoś ruszymy bardziej do przodu. No jak tam budownicza wie? Dobra, chłopaki czyszczą tutaj przedpole. Ekspedycja dotarła. No właśnie, tak jak skauci powiedzieli, niewiele zostało z tego budynku. To nic, ale sprawdzimy. Pięknie. Idziemy tutaj. Idziemy do kuchni. Mamy elektronikę, mamy scrap i mamy oczywiście kolejny level w nauce. Widzimy też schody do piwnicy, więc zajdziemy do piwnicy. Explorersi dostali Explorer Badge, bardzo dobrze. Tu już byliśmy, więc idziemy na schody. Ze schodów mamy scrap. No i co, i 100%? Ach, myślałem, że coś to będzie więcej. Ale i tak fajnie było. Dostał się badża. Jeden settler, czy albo więcej dostali badża. Dobra, studnia już nam się zrobiła. Tylko tak. Gdzieś by się przydało postawić jakiś budynek do wody. To już też zaraz będzie stało, więc musimy przydzielić kolejnych ludzi do maszyny skrapu. Zrobimy to. Pole już jest nieobsadzone jedno, więc też mamy problem z tym. Nie może być tak wielu ich. Jednego wezmę Taylora mniej, dobra. O, i już jest rolnik. Przypisany, fajnie. Zastanawiam się, co z tą wodą zrobić ze studni. Chociaż myślę, że dopóki tutaj nie ma nic w magazynie, to spokojnie, nie trzeba się tu martwić. Dobra, drewno i skrap. Tego akurat w ogóle nie mamy. Tu widać troszkę nam już pola zarosły, więc teraz zróbmy cut down. A jak reszta chłopaków? No ten już ma coraz mniej do koszenia, więc jakby jego przestawimy. Ten powiedzmy nie ma w ogóle, więc teraz tych przestawimy. Ach, dobra. Dobra. No tak, tutaj mógłby być kolejny forester. I on mógłby się zająć tutaj tą częścią.
akurat problemu w liczbie firm nie mamy, tylko mamy problem z ludźmi, więc jakby na spokojnie. Jak nasze tutaj shelter? Niewypełnione. Też nie są wypełnione, w związku z tym widać, że jeszcze jest potencjał do rozwoju dla naszej tutaj wioski. Czy my już możemy zniszczyć tamto? Nie możemy, bo ekspedycja jest cały czas w drodze, więc nic nie możemy zrobić. Dobrze, przyspieszmy troszkę czas, zobaczmy, co się będzie dalej działo. Mamy 4 bezrobotnych, to ja tym bezrobotnym, śmiechem, żartem, ale ja im będę kazał, albo może będę ich prosił po prostu. Chyba oni zbierali to, co tu jest. Tu jest wszystko. I niech sobie chodzą i niech sobie zbierają, jeśli faktycznie nie mają co robić. Leki zostały schwycone. Woda, pomimo tego, że na czerwono utrzymuje się na stałym poziomie, nawet troszkę rośnie, bym powiedział. Jak tutaj? Powoli, powoli. Powoli łód i skrad. Dobra, doniesiemy. Skażenie. Skażenie jest cały czas. Sezony nam uciekają. Niedługo czeka nas pora sucha. Więc może być lekki dylemat. Potem nie ma deszczu, więc deszczówki nic nie zbierzemy. Dobra, ekspedycja wróciła do domu. Mamy cały czas 2 punkty, a co z tym tutaj? Czyżbyśmy nie mieli racji w zanadrzu? 72. Czy ktoś je robi? Jest jeden skaucik, który to robi, więc nie jest źle. Mamy 14 settlersów. Dobra. Woda. 3 skautów. 4 logistyków, oczywiście nauczyciel. Węgiel jest na dobrym poziomie. Nie wróci Taylor. Budowniczych mamy mało, tak. Wody 1500. Dobrze. Czy ktoś tu w ogóle chodzi? Panowie. Dobra, chodzą. Chodzą i zbierają, więc nie jest źle. Pięknie. Jeszcze troszkę skrapu i znowu ruszymy z kopyta. To będzie chyba ten ostatni strzał, jeśli idzie o skrap. Jeszcze kawałek drewna nam brakuje, który właśnie jest donoszony. No i dobrze. Trochę martwi mnie. Ten trade. Tak, on tu nosi jedzenie. Zamiast te racje żywnościowe przynieść. Dobra, 10 skarbów już jest. No i dobra, o. I ruszamy. Tu nie mamy nikogo, ale to nic. Jak będą bezrobotni, to sobie przyjdą. Mamy w końcu... O, były młotki nawet się pojawiły. No i woda nam ruszyła. Dobra. Jak tam? Kolektory deszczówki się odkryły. Pola się odkryły. Usuwamy radiację. Jakoś tam wiadomo, troszkę są chłopaki zanieczyszczeni. Tu widzę, pole jest też zanieczyszczone, więc usuniemy pole. Z radiacji jedzenie trzeba chronić oczywiście. Dobra. No ten trade właśnie. Musimy uskutecznić trade. Ile mamy jeszcze tych racji? No mamy 50, to spoko.
Zróbmy trade do końca i będziemy mogli postawić tutaj. Gdzieś tu było resources. O, scrap catcher. Scrap catcher łapie scrap, który jest dookoła. Częściowo, co jest efektywne przy tych burzach piaskowych. Scrap catcher musi być zlokalizowany przy pracy scrap yardu. No, żeby to potem mogło być jakoś transportowane do wioski naszej. No nie wiem. Mówię, nigdy tego nie robiłem, więc ciężko mi powiedzieć, jak to działa. 2700 wody i pora sucha nadchodzi. Mam nadzieję, że nasi tutaj dzielni panowie od studni dadzą radę. No tak, widać, że scrap już normalnie. Scrap jest na maksa. Problem z materiałami coś widzę. Zaraz zobaczymy dlaczego. Ten robi 4. Ten robi skarfy. Skarfy potrzebują dwóch materiałów. Ach, bo my te rękawice robimy. A one potrzebują 4 materiałów. No to nie, to przestawmy się na skarfy, albo może po prostu, o, na maseczki. Niech to się tak dzieje, co z tulsami. Cały czas robimy scrap tule, dobra. Naboje. Metalowe, dobrze. Robimy metalowe naboje. Z siarki. Ciekawe, ile tej siarki jeszcze mamy. Tego tu nie widać, on będzie gdzieś widać w statystykach pewnie. No nie widzę jej tutaj. Jest siarka. Dobra, 458, to spoko. Metalowych nabojów mamy 130. Powiedzmy, że jest ok. Dobra, domy nie są jeszcze tak przepełnione. Weźmy sobie domki. No nie wiem, no, jeszcze jest potencjał na dzieci. Aj, przegapiłem save'a. Save'uj się, człowieku. Dobra, trudno. Jak z tym trade'em? Donieście chłopaki te racje żywnościowe i niech to się skończy. Szkoda, że to nie pokazuje progresu. Ile jeszcze brakuje w sztukach. Bo tak jakoś za dużo sezonów to idzie, choć widzę następnego logistyka, który tam poszedł. Dawno powinno być załatwione. Pan powinien sobie pójść. To się robi. Dobra, tutaj. Rafineria też w końcu zaczęła pracować. 7 mamy. No to do rafinerii ich oczywiście. Na pewno farmer. Wody mamy na maksa tutaj, więc to nie to. Zrobimy jedną. 30 mamy chorych, tak? Dobra. 3 medyków. Nie potrzebuje, tak. Nic nie potrzebuje. Węgiel jest. No to tutaj do rafinerii, chłopaki. Co robić? Mamy 4, 6 od razu metalu. Dobra. Czy ktoś tu doniesie teraz żywnościowe, czy nie przyniesie?
Dobra, doniesie, więc jak on już to doniesie, tutaj idzie, ja sobie zakończę. Dobra, trade się udał, fajnie. Żebym nie zapomniał, ja od razu ten scrap catcher, materiały, drewno, zrobi się. Ja to po prostu zlecę, niech się nauka tutaj rozwija. I co? I będę się żegnał, bo muszę spadać. Dziecko tym razem chce pograć. Dzielimy się komputerem, dzielimy się myszką, mikrofonem, słuchawkami, wszystkim. Dobra. Chyba jest ustabilizowane w miarę. Nawet mam jednego jeszcze bezrobotnego. To go zaraz tutaj dowalimy do foresterów. Niech nam robi drewno. Chyba herdera drugiego potrzebujemy. Musimy znaleźć gdzieś taki lasek, w którym będziemy mogli to robić, bo populacja nam się rozwija i potrzebujemy coraz więcej leków. Tymczasem do zobaczenia i do usłyszenia w następnym odcinku.